południu. Do rzeczy Górnej Wisły nie ma prawie nic, żadnych zapisów, żadnych inwestycji. Kiedy zapytałam jednego z uczestników Komisji Środowiska, przedstawicieli obecnego rządu, czy rzeka Wisła płynie jeszcze w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadła cisza na Komisji Środowiska i później w swojej odpowiedzi szerokiej powiedział, że jeszcze na koniec do pani senator, że kąty Myscowa będą w roku 2020 w tych planach. To zostały przeniesione z 13 na 20. A był taki czas, że one były wpisane do budżetu państwa, gdzie były środki i RZGW w Krakowie prowadził szeroko zakrojone prace w tym zakresie. W tej chwili jest to na etapie uzgodnień środowiskowych, także nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Dzieje się, tylko wiecie państwo, tak jak z wieloma inwestycjami, niestety czynnik związany z Naturą 2000, z protestami organizacji ekologicznych wstrzymuje w czasie pewne prace. No ale tutaj chyba ekolodzy akurat nie walczą. Tutaj nie ma takich głosów, że ekolodzy właśnie... Nie walczą z ideą budowy zbiornika, ale opóźniają poprzez pewne procedury, które muszą być spełnione. Także to jest, to wszyscy jesteśmy za i myślę tak, że czyli ubiegły tak, rok, czyli te powodzie nic powiedzmy nie nauczyły, tak? Czyli bo z jednej strony mówią, tak jest powód. To znaczy wszystkich bo nie, dlaczego ja mówię? Bo walka o wały to wiadomo jest tak zwana walka z wiatrakami, bo wały no zabezpieczą, ale nie do końca. Budowa dzięki takie... temu, że nam się udało wybudować wały w Jaśle na Gątkach, to Gątki nie były zalane w 2010 roku. Dzięki temu, że pani dyrektor Wajdowa podjęła decyzję w środku nocy o rozbiórce wałów w Jaśle i wskazała, gdzie te wały rozburzyć i można było szybko wyprowadzić wodę z Jasła i dzięki temu Jasło szybko oczyściło się ze skutków powodzi. Można tak powiedzieć, nie do końca, ale lepiej może niż w innych miejscach. Proszę państwa, jeżeli my nie zadbamy kompleksowo o rozwiązania związane z zabezpieczeniem przed skutkami powodzi, będziemy powodzie mieli co roku. Ostrzegają nas o tym meteorolodzy i to jest naszym zadaniem walczyć o to, tylko w tej chwili niestety nie mamy ani w Sejmie, ani w Senacie większości. Pani Gęsicki program doskonały i pana ministra Ortyla poszedł do szuflady i w tej chwili jest Dolny Śląsk, Odra, Żuławy i tego typu inwestycje. Ubolewamy nad tym, ale jest nas duża siła parlamentarzystów z Podkarpacia przy wsparciu z życzliwych, taki jak pan senator Ryszka. Myślę, że będziemy walczyć o te inwestycje dalej. Pytanie w związku z powodzią, bo mieliśmy katastrofę smoleńską, no i mamy znakomity raport MAK-u, który tam, prawda, jeszcze dzięki miłościwie panującemu prezydentowi jeszcze chyba coś ulegnie tam jakiejś poprawce. Mieliśmy powódź. Ale którego kraju prezydentowi? No oczywiście RP i Rosji. Natomiast mieliśmy także powódź w Polsce, zginęło sporo osób, straty sięgają kilkanaście miliardów złotych. To nie są pieniądze wirtualne, to są pieniądze prawdziwe. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będzie nadal taka gospodarka albo jej brak, to te straty będą się kumulować. Czy powstanie jakiś raport i komu go zlecimy? Czy jakiemuś ministerstwu z Mozambiku, czy Bangladeszu? Znaczy, raporty na temat skutków powodzi są, bo mamy na szczęście doskonałych samorządowców, którzy potrafią zadbać o swój teren czasem bez środków, na które muszą czekać, bez tych samolotów, na które decyzje musi wydać ktoś w Warszawie czy wojewoda. Proszę państwa, byłam samorządowcem. Dwie doby spędziłam, można powiedzieć, w tych pierwszych dniach, kiedy Jasło było zalewane, czyli po Bożym Ciele, następny dzień w sztabie. Widziałam, jak to wszystko pracowało, a jako prezes Podkarpackiego Czerwonego Krzyża wspólnie z moimi ludźmi w całym rejonie organizowaliśmy pierwszą pomoc. Zarówno ratowania mienia, jak i pomocy zarówno dla tych zalanych, jak i dla tych, którzy im udzielali pomocy. Bo strażak też musiał mieć wodę, strażak też musiał odpocząć po tej ciężkiej pracy. Proszę państwa, były takie sytuacje, że nasza grupa ratownicza, która jechała z Polski, kiedy dowiedziała się po tych wcześniejszych powodziach, wracając, dowiedziała się, że jest powódź w Jaśle. Więc oni dzwonili i pytali się, czy mają przyjechać. No jak nie jesteście zmęczeni po 7 czy 8 dniach, przyjedźcie. Oni przyjechali i to jest ta jedność w nieszczęściu. Ale nam zależy na tym, żeby przed tymi nieszczęściami
chronić wcześniej, zapobiec i programy ochrony przed powodzią. Budowa wałów to jest za mało, musi to być kompleksowo rozwiązane, bo my niestety mamy dużo rzek i jesteśmy na południu, gdzie te rzeki w momencie intensywnych deszczy przybierają inny bieg niż na co dzień. Ale Pani Sato, rozumiem tylko, że chodzi mi o to, czy takie programy powstają i czy taki raport o powodziach w całym kraju, że tyle i tyle osób zginęło, takie i takie straty w mieniu są, takie procedury są nie do przyjęcia, takie procedury były, zostały pogorszone, bo tak na to wiele wskazuje. Czy coś takiego proszę jest? Zapytać o to ministra MSWiA Millera i pana premiera, a myślę, że były minister infrastruktury powie nam również o tych szczegółach lepiej ode mnie, bo ja mogę jako samorządowiec i mieszkaniec zalanych terenów. A ja myślę, że rzeczywiście, żeby te dwa słowa jeszcze tylko uzupełnić, bo te odczucia i te wrażenia i te wnioski to takie faktycznie są, nie? Ja chcę tylko dać przykład, jak myśmy mieli na ostatnim posiedzeniu Senatu obecność ministra finansów, prawda, który mówił o budżecie i mówił o tym, że tam deficyt się zmniejszył, a mówił tak, a gdyby nie 3 miliardy złotych, które musieliśmy wypłacić na powódź, to by było jeszcze lepiej. A panie ministrze, a gdyby te 3 miliardy wydał wcześniej, prawda, to może by nie trzeba było tych płacić tych odszkodowań, prawda, i likwidować te straty, prawda. To pokazuje pewne myślenie. Ja tu mówię pewne myślenie, bo naszą zasadą było ubiegać pewne rzeczy, przygotować plan, prawda, zbiorniki, wały, rozlewiska, różne rzeczy, tak tutaj pani senatorowice, ten zalewowy, prawda, mówi, a on mówi, no gdyby nie to, a wcześniej były te działania, które skasowały program Miesicki, prawda, czyli to było też złe myślenie i dalej minister finansów też tak samo jest takim no jak gdyby lekcji samozwyczajnie. Przepraszam, że wypowiedzenie, że woda ma to do siebie, że tak, że spłynie. To jest prawo fizyki. Ale chodzi o to, że znowu jest jakaś manipulacja. To w województwie podkarpackim, tylko w województwie podkarpackim mamy chyba ponad 3 miliardy, więc jak ministrowi finansów wyszło 3 w całym kraju? Znaczy tak powiedział. Brakującemu do pewnego działu. Tak, ale myślę, że on potraktował to no jak gdyby stricte, co jego tam ekstra ponad to, co miał zaplanowane, prawda, kosztowało. To nie jest strat, tylko wydatki. Wydatki, a te wydatki i przecież do dzisiaj nie zostały odbudowane. Daj Boże, żeby ci wszyscy ludzie, którzy się należą, prawda, jako rodzinom, jako tym dotkniętym otrzymali, to chyba jakoś tam wypełnienia. Zdarzają się na swoje przypadki, ale instytucje, infrastruktura, no niestety, to straty są większe, to tylko tyle, ile kosztowało budżet. No, tak. Ja bym dodał, że takim klasycznym przykładem manipulacji ministra finansów jest, teraz się chwali, że deficyt jest mniejszy o 11 miliardów złotych. On jest mniejszy dlatego, że na drogi było zaplanowane 30 miliardów, 31, a wydaliśmy tylko 20. No i to jest zysk. Ale jaki to jest zysk? Że nie wydaliśmy 11 miliardów? I że te pieniądze zostają w budżecie? Czy tym się można chwalić? I to tego typu manipulacje powinny... Nie ma kontynuacji dobrych dzieł poprzedników. Jeżeli przychodzi nowy rząd, powinien brać dobre projekty i realizować je. Tego niestety nie ma. Bo się mówi, że to były rządy Prawa i Sprawiedliwości, więc my będziemy robić swoje. Czekamy na to, żeby rząd zrobił swoje, tylko że niestety...